Cześć, z tej strony Dodo. Tematem tego poradnika będzie Blood Moon, czyli taki event, który pojawia się na świecie w określonych warunkach. Żeby on się pojawił, nasza postać musi mieć co najmniej 120 punktów życia i właśnie Blood Moon ma szansę 1 na 9, 1 na 9 jest szansa na to, że Blood Moon właśnie następna noc będzie tą krwawą nocą. Co to dokładnie jest? Jest to taka noc, w której niebo przybiera czerwony, krwisty kolor, a na naszym świecie zaczyna pojawiać się o wiele więcej potworów. Na początku są to oczywiście tylko zombie i demon eye, ale po włączeniu hard mode'a dotyczy to w sumie wszystkich potworów występujących nocą. Są to possessed armory itd., itd. A także Blood Moon dotyka także pojawiania się wilkołaków, jeśli mamy akurat pełnię. Tak, podczas Blood Moona z tymi potworami jest jeszcze o tyle niedobrze, że są one w stanie otwierać drzwi, tak jak zobaczycie na przykładzie tego zombiego na przykład. Dobrze jest wtedy zabarykadować drzwi jakimś pojedynczym klockiem, chociażby dirtu czy czegokolwiek. Tak, wilkołaki też są w stanie otwierać drzwi, co wam tutaj właśnie teraz pokażę. Ogólnie pełnia i Blood Moon jednocześnie na hard mode to świetna okazja, żeby wydropić trochę muncharmów, ponieważ tych wilkołaków jest tutaj naprawdę dużo. O, z tym się uporamy i przejdziemy dalej. Tutaj jeszcze tylko taki mały pokaz tych skaczących wilkołaków, których jest całkiem sporo. Jakiś possessed armor, one też są w stanie otworzyć drzwi. Gajd zginął. Także jeśli nie chcecie się babrać z potworami w domku i chcecie sobie spokojnie przeczekać, to polecam zabarykadować drzwi. No i żeby nie było, że Blood Moon to same minusy, w tym okresie można też kupić trochę nowych przedmiotów, znaczy innych, na przykład Vile Powder i Corrupt Seed u Dryady. U Arms Dealera są to Silver Bullety. Tak jeszcze, by the way, NPC w okresie Blood Moona mają też troszkę inne kwestie powitalne, ale to już taka estetyczna zmiana, że tak powiem. U Clothiera jest maska Mima za 2 gold coiny. No i Merchanta nie złapiemy przez ścianę. On sprzedaje throwing knife'y. Tam widzieliście klauna, który na hard mode w Blood Moonie się pojawia. O, tutaj jest throwing knife. Klaun i jeszcze można złapać Degrum, czyli takiego zombiego w cylindrze, i tenże cylinder można z niego zawsze zdobyć. Także mam nadzieję, że poradnik ten pomógł wam i się wam spodobał. Jeśli tak, możecie ocenić go naciskając łapkę w górę. Jeśli chcecie być z moimi poradnikami na bieżąco, możecie zasubskrybować mój kanał. Natomiast jeśli chcecie mnie o coś spytać o coś innych, możecie komentować ten film. Natomiast inne moje poradniki znajdziecie w playliście na moim kanale. Pozdrawiam, cześć.